Teraz chyba najbardziej taki palący temat tutaj w okolicy. We Wieprzu teraz są, prawda, wprowadzane nazwy ulic. A dlaczego na przykład w sołectwach w Nitku i w Frydrychowicach nie zgodzono się na takie rozwiązanie? To znaczy pewnie to, że się nie zgodzono, to podejrzewam, że raczej zdominowały koszty, które przy wprowadzeniu będą jednak obowiązywać. No tak się składa, drodzy Państwo, że od jutra już jest prawomocna uchwała nasza o wprowadzeniu ulic w sołectwie Wieprz, Gierałtowice i Przybrac, tam gdzie społeczeństwo pozytywnie zaopiniowało na zebraniach wiejskich. Stało się to również w Nitku, ale już w późniejszym terminie, dlatego Nitek myślę, że będzie wprowadzony w najbliższym czasie, ze względu na to, że musimy to uzgodnić z powiatem, gdyż powiat dał nam 25% zniżki na prawo jazdy i na dowody rejestracyjne. W związku z tym każdy mieszkaniec, kto dokona tych zmian, a będzie musiał, że tak powiem, dokonać do końca tego roku, to te zniżki po prostu otrzyma. Koszty wiadomo są, no bo prawo jazdy to 104 zł bodajże kosztuje po zniżce. To będzie kwota 75 zł. Natomiast dowody rejestracyjny powyżej 50 zł, 53 po zniżce, to będą o te 25% tańsze. Jeżeli chodzi o dowody osobiste, nie trzeba zmieniać, ponieważ dowody osobiste są teraz już bez zameldowań. Każdy sobie może znaleźć swoją ulicę w internecie, na naszej stronie, pod jakim numerem, na jakiej ulicy mieszka. Natomiast jeżeli chodzi o informacje, od jutra wysyłamy informacje do każdego mieszkańca, co należy zrobić w związku ze zmianą ulic i przy okazji może podejść i sobie wziąć tabliczkę z daną ulicą i numerem domu. W najbliższym czasie również to będziemy w urzędzie posiadać. No dobrze, a teraz może opowie nam Pani troszeczkę o tych konkursach, które ostatnio tutaj wygrywaliście. No, jestem pod wielkim wrażeniem, bardzo się cieszę, ponieważ zdobyliśmy w rankingu Rzeczpospolitej pierwsze miejsce w innowacyjnym samorządzie wiejskim na terenie Polski. Pierwsze miejsce to do czegoś zobowiązuje. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy innowacyjnym samorządem, gdyż mamy dostęp do sieci internetowej, bardzo dużo stanowisk na ucznia komputerowych w szkołach. Posiadamy jeszcze dostępy w instytucjach typu biblioteki wszystkie oraz domy kultur. Oprócz tego mieszkańcy mogą się porozumieć z urzędem za pomocą poczty elektronicznej. Pewne rzeczy mogą załatwić również elektronicznie, nie muszą przychodzić do urzędu. Chcemy jeszcze w przyszłości wprowadzić to samo z podatkami, więc zobaczymy, czy nam się uda. Dlatego to miejsce nas jeszcze do czegoś obliguje i w związku z tym niezmiernie się cieszę, że akurat pierwsze miejsce w Polsce to jest naprawdę sukces nie lada. Także miło mi było to usłyszeć w Warszawie w poniedziałek i odebrać takie wyróżnienie ogromne. A oprócz tego w rankingu samorządu w całej Polsce znaleźliśmy się na 79. pozycji, czyli na 100 wyróżnionych gmin, a w ogóle gmin jest 2,5 tysiąca w Polsce. Także, że 79. pozycja, w tamtym roku mieliśmy 89., o 10 miesięcy poszliśmy do przodu, a tu już w grę wchodzą finanse wszelkiego rodzaju i dochody na mieszkańca i zadłużenie gminy, które bardzo, bardzo niskie było do tej pory. Teraz przez kanalizację niestety będzie nieco wyższe. Natomiast też zdobywanie, pozyskiwanie różnego rodzaju środków, środków unijnych, których bardzo dużo pozyskaliśmy. Bardzo dużo zadziałaliśmy i współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które organizują nam wiele ciekawych rzeczy, chociaż działają przeciw wykluczeniu społecznemu i bezrobocie u nas bardzo niskie jest dzięki temu, dlatego też te wysokie wyniki, które osiągnęliśmy, z czego niezmiernie się cieszą. Więc gratulujemy Pani i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Okres wakacji, dużo słońca. Dziękujemy.